za... Dobry. Za... Nie było w polskich sklepach przed wojną podpasek. Prezerwatywy. Wielokrotnego użytku. Na przykład, oj święta, święta, kropka. Właśnie, na czym w ogóle polega znajomość facebookowa? No to jest... Pederastia, to w ogóle tym się, to jest tylko jedna z form homoseksualizmu, no tak, no. Nie? Jak ktoś coś mówi i się pojawia zażenowanie, że... To znaczy, że jest temat, który jest nieprzepracowany? Mhm. I trzeba przepracować, znaczy nie trzeba. Taki film zaraz to zrobiłem, panie, że... A pederasta to jest z Greki. I to tak. Znaczy, i to znaczy miłujący chłopców. Bo to jest, że starszy mężczyzna z chłopcem. Nie, to znaczy to właśnie Arystotel, tak, jednak właśnie ten, Sokrates i tak dalej. To, i oni byli pederastami. Oni byli pederastami, oni większość się nie dzielili, cholera. Musisz się zamykać drzwi, bo już czujesz, że tematy są zbyt kontrowersyjne, za trudne tematy. To jest patrzenie się na tablicę. Ja czasami kurwa łapię się, że tak powiem, patrzę, po prostu patrzę się w tablicę. Tak, ale proszę, ja też tak robię czasami. Się patrzę, przewijam w lewo, w prawo, gdzieś tam wejdę, obejrzę coś swojego, coś czyjegoś. Wiesz, jakiś niedziel skorzystam na YouTube'a, czy gdzieś obejrzę jakiś filmik, sobie klip. Ja na przykład mam taką fazę takiego puszczania ludziom piosenek. Ja obejrzę to, to. A nawet na wsi kobiety to trocinę wkładały w jakąś pieluchę, czy w jakąś gałgę, nazwijmy to, i w ten sposób robiły. Prezerwatywy były normalnie do kupienia gdzieś tam w aptekach, czy gdzieś, ale normalnie mężczyzna po użyciu kiwał ją i powtórnie ją używał. Jedyna osoba, która może się rozmawiać z kawałkami, to jest ta saksofonistka. Za... No właśnie, no, takie pytanie nam dali. Za co kochasz Szczecin? Szczecin, powiedz. A ja mówię... Ja ci powiem, za co kochasz Szczecin. No. Za Krzyśka. Nie. No. Za skambobabo. Za... Za to, że Pawła masz tkocze. Za to, że... No. Za to, że masz żonę. Za to, że żonę ze Szczecina masz. Za to, że pracę masz w Szczecinie. No nie, to tego nie mów, bo pracy dużo nie ma. Ale masz pracę, jakąkolwiek masz, ale masz. Wyszedł ludzi bez pracy, jest 30%. Zobacz na Krzyśka. No, zobacz, jak chudne w oczach. Prosty film stworzyć, ale, że tak powiem, pokazujący też trochę nas w tym wszystkim.